Na podniebnej estakadzie. Estakada znajduje się na linii kolejowej 395, a konkretnie jest to obwodnica towarowa miasta Poznania na odcinku Kieksz-Zieleniec. Długość obwodnicy 20 km i 368 metrów. Normalnotorowa, czyli 1435 mm, sieć trakcyjna 3000 V. Maksymalna prędkość, jaka obowiązuje na tej obwodnicy, jest 90 km na godzinę. Rok budowy 1970. Oddana została do użytku. Zelektryfikowano ją w 1977 roku. Kursowały tu również pociągi pasażerskie. Pierwszy pociąg pojawił się tu w roku 2002, następny w 2004 oraz regularnie kursowały pociągi od 9 stycznia 2008 do 1 marca 2009 roku. Był to pociąg ekspresowy Chrobry relacji Szczecin Główny Warszawa. Miałem okazję też kilkukrotnie prowadzić ten pociąg po tej estakadzie. No, robi olbrzymie wrażenie, się wjedzie i z tej wysokości obserwuje się. A jeszcze wrażenie było większe, jak tu kiedyś spadły węglarki. Po przejazdach tej siódemeczki widzę, że tutaj się szykuje jazda pociągów osobowych. A dlaczego? Dlatego, że ta lokomotywa najprawdopodobniej jest zatrudniona do zapoznania szlaku i maszyniści przebywają w kabinie i zapoznają szlak. Pozdrowienia do sympatycznej pani z pieskami, z którą rozmawia teraz mój kolega. Estakada połączona jest mostem kratownicowym nad rzeką Wartą. W głębi widzimy elektrociepłownię Karolin. Wysokość komina 250 metrów. Estakadę budowano w terenie o niestabilnym podłożu, to też pod poszczególne filary zostały wtłoczone olbrzymie ilości betonu, tak aby teren ustabilizować. W początkowej fazie było tylko jedno przęsło, jeden tor przechodził przez estakadę. W późniejszych okresie założono drugie przęsło. Estakada jest atrakcją turystyczną miasta Poznania. Dziękuję za uwagę. Koniec.